Bardzo serdecznie witam w naszym programie księdza Dawida Pietrasa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Bardzo proszę księdza o naukę adwentową, a dzisiaj będzie o sądzie ostatecznym. Tak, taki miałem pomysł, żeby w tej adwentowej refleksji dotknąć tematu sądu ostatecznego. Na pewno ci, którzy uczestniczyli w liturgii, szczególnie właśnie mszy tradycyjnej, na początku Adwentu może mieli okazję wysłuchać kazań w naszych kościołach dotyczących sądu ostatecznego. Jak doskonale wiemy, do 16 grudnia trwa ten pierwszy etap Adwentu, co już mówiłem w ostatniej katechezie. I w tym pierwszym etapie Adwentu skupiamy się głównie na tym trzecim przyjściu Pana Jezusa, na sądzie ostatecznym. Pierwsze przyjście było z Matki Bożej przez wcielenie, czas życia Pana Jezusa, Jego odkupieńcza śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Drugie przyjście Chrystusa to czas trwania Kościoła, a trzecie przyjście będzie tym chwalebnym na sąd ostateczny. To będzie właśnie w dniu Paruzji. No i Adwent ma nas ku temu wydarzeniu przygotowywać. Rok liturgiczny jest tak genialnie skonstruowany przez Kościół, że co roku ma nam tę prawdę przypomnieć, byśmy byli nieustannie gotowi na przyjście naszego Pana. Oczywiście tutaj polecam i wielokrotnie to robiłem, konferencję ojca Charlesa Arminiona Koniec świata doczesnego i tajemnice życia przyszłego. Bardzo pięknie wydało to Flos Carmeli. Te konferencje czytała Tereska z Lisieux. Można sobie też kupić na płycie, można kupić sobie w formie książki. Kochani, więc pójdziemy do sądu ostatecznego, do tego wydarzenia, które będzie kulminacyjne, które zakończy czas doczesności. Ważne to, byśmy rozumieli tą ostateczną perspektywę trwania ludzkości, wiedzieli, na czym będzie polegał koniec tej doczesności. I zaczniemy sobie naszą refleksję od Katechizmu Kościoła Katolickiego, punkt 1040. Wsłuchajmy się w te słowa katechizmu. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Piękne słowa katechizmu Kościoła katolickiego. Tu już widzimy, chociażby w tym fragmencie katechizmu, jakie będzie znaczenie sądu ostatecznego. Dopełni się bieg doczesności. Oczywiście wielu pyta, kiedy to będzie? Kiedy to będzie, prawda? Nawet takie pytanie zadali Panu Jezusowi, ale On odpowiedział. O owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. No oczywiście Chrystus tu podkreślił swoją wiedzę ludzką, jako Bóg, że zdecydowanie wiedział przecież, kiedy nastąpi koniec czasów. Oczywiście nie brakuje dzisiaj różnych grup, sekt, tak, które podają jakieś daty końca świata, jak to nazywają, końca czasu. No, tych grup jest bardzo dużo, oni te daty podają, potem przesuwają, jeśli nic nie nastąpi tego dnia. Mówią, że Pan Bóg okazał znowu miłosierdzie i przesunął koniec czasu. No więc tutaj no, nie wierzmy tym ludziom, bo nie wiemy, prawda? Pan Jezus jasno powiedział, że o owej godzinie ani dniu nikt nie wie, tylko Bóg wie, kiedy będzie koniec czasu. My mamy rozpoznawać pewne znaki, które poprzedzą ostateczny powrót Pana Jezusa, ale o nich później, o tych znakach. Stąd z dystansem podchodźmy do pewnych też objawień prywatnych na przykład, które gdzieś tam zapowiadają pewne daty, jakieś konkretne scenariusze. Nie mam pewności, czy jest to prawdziwe. Możemy wpędzać się w jakiś taki apokaliptyczny lęk też niepotrzebnie. A więc nie wiemy, kiedy to nastąpi. Wiemy, że dopełni się bieg doczesności. Sam Pan Jezus to zapowiedział. No, bardziej trzeba by powiedzieć o pewnym końcu czasów, tak? Końcu doczesności, pewnej przemianie świata, niż o końcu świata. To
słowo nie jest do końca takie właśnie precyzyjne. O powtórnym przyjściu Chrystusa zapewnili nas aniołowie, którzy zaraz po wniebowstąpieniu Pana Jezusa rzekli. No, nie widzieli tych aniołów i aniołowie powiedzieli. Czemu patrzyć się w górę i tak dalej? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. A więc jasno, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, aniołowie zapowiadają, on powtórnie przyjdzie. Apokalipsa. Oto nadchodzi z obłokami, a ujrzy go wszelkie oko. Każdy go zobaczy, tak? Przychodzącego Chrystusa. Ewangelista Mateusz dodaje, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A więc porównanie do pewnego błysku, jakiegoś światła. Chrystus na obłokach przyjdzie, zobaczy go wszelkie oko, zobaczą go wszyscy na całym świecie. Nie będzie więc żadnej wątpliwości, że właśnie następuje paruzja, czyli ukazanie się Pana Jezusa. Więc tutaj też nie możemy się zmieść, bo Pan Jezus ostrzega, że wielu przyjdzie, wielu fałszywych proroków, fałszywych mesjaszy, czynić będą cuda. Oczywiście wiemy, że tym największym prorokiem będzie Antychryst, ta jedna konkretna postać końca czasu. I właśnie będzie się podawał za Chrystusa. Będą mówili, oto to jest Mesjasz. Lub, że Mesjasz jest tam. Chrystus mówi, nie wierzcie. To jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Jeśli ktoś wam powie, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. No więc będą wprowadzać w błąd nawet właśnie, jeśli to możliwe, samych wybranych, mówi Pan Jezus. Mogą niby zastosowane różne najnowsze technologie i tak dalej tutaj, prawda, żeby w jakiś sposób zwieść ludzkość. Tutaj, jeżeli rzeczywiście to wydarzenie będzie miało miejsce, dzień paruzji, kochani, nikt nie będzie miał wątpliwości, że to się dokonuje. A dlaczego? Między innymi również dlatego, że my jako katolicy musimy wiedzieć, że koniec czasu będzie połączony właśnie z tym okazaniem się Chrystusa w chwale, ale też i zmartwychwstaniem ciał. A to będzie wydarzenie, które no, jest niewyobrażalne dla nas, które będzie się łączyło z końcem doczesności, końcem czasu w naszym rozumieniu ziemskim. Ojcowie Soboru Liońskiego nauczają. Święty Kościół Rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu sądu wszyscy ludzie staną przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów. No więc właśnie, i tutaj w Ewangelii Jana czytamy, będzie to godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. A więc widzimy, że przyjście ostateczne Chrystusa w chwale łączyć się będzie z powszechnym zmartwychwstaniem. No, nie da się tego wydarzenia pomylić z jakimiś tam fałszywymi prorokami. Jak się zna Pismo Święte, zna się naukę Kościoła, nie damy się na pewno wprowadzić w błąd, choćby tenże fałszywy prorok, czy sam Antychryst czynił wielkie cuda, jak wiemy też nawet i przez pozorne zmartwychwstanie będzie próbował zwieść ludzkość. Ale pytanie możemy postawić sobie jeszcze inne. Czym ten sąd ostateczny, na który czekamy, wołając Maranata, przyjdź Panie Jezu, będzie różnił się od sądu szczegółowego? Tak? Sąd ostateczny nazywany jest sądem światowym, sądem powszechnym. Sąd szczegółowy nazywany jest też sądem osobistym i ma miejsce zaraz po śmierci, w naszej nieśmiertelnej duszy. A więc sądzeni będziemy dwa razy przez Jezusa Chrystusa. Sąd ostateczny będzie więc różnił się tym od szczegółowego, osobistego, że odbędzie się na oczach wszystkich ludzi i aniołów. Zaraz po śmierci, jak mówiłem, człowiek staje w swojej nieśmiertelnej duszy. Tak? No to którzy mówią teologowie, że właśnie tam, gdzie umarł, sąd jest krótki, konkretny. Tak, ten szczegółowy. Jezus Chrystus jest sędzią, trzy możliwości, niebo, piekło albo czyściec jako tymczasowa pokuta przed wejściem do nieba. Tak? Tutaj jednak na końcu czasów, podczas powtórnego przyjścia Chrystusa, stanie przed Nim cała ludzkość. I ta ludzkość stanie w zmartwychwstałych ciałach. Jedni w ciałach uwielbionych, a więc własce uświęcającej, tak? W tym pięknie nadprzyrodzonym duszy ciał,
według oczywiście stopnia chwały, mniej lub bardziej, wyposażonymi w pewne dary duchowe, piękno. To jest ta cała nauka o stopniach chwały, o ilości zdobytych zasług na ziemi, czyli o stopnia pomnożenia łaski uświęcającej. Więc te ciała będą też ze sobą różne, jak gwiazda gwieździe nie jest równa w blasku, jak pisze święty Paweł. A niektórzy staną w ciałach szkaradnych, przebrzydłych, tak, nieuwielbionych. To będą ci, którzy odeszli bez łaski uświęcającej. Więc tu już widzimy ogromne różnice między sądem ostatecznym a sądem osobistym zaraz po śmierci. Bóg więc pokaże wszelkie skutki naszych czynów, dobrych i złych, ich konsekwencje na wszystkie pokolenia. Od Adama i Ewy aż do końca czasu, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Wszelkie skutki naszych działań, tak? No. Na przykład postawę rodziców, którzy wychowali źle swoje dzieci. Te z kolei wychowały dalej źle kolejne dzieci, tak? I poszło tak w kilka pokoleń. Bóg pokaże skutki. Nie wiem, na przykład złej postawy pasterza jakiegoś, tak? Pasterza kościoła. Jak to poszło dalej, tak? Przypuśćmy, jeśli zaniedbał obowiązki wobec swoich parafian, czy biskup wobec swojej diecezji, jakie to by miało skutki w kolejne pokolenia. Nasze działania, nasza postawa ma wpływ na innych i odbija się również w czasie, na dalsze pokolenia. Na przykład skutki rządzących narodami, społecznościami, podejmowane ich decyzje, tych, którzy wywoływali wojny, tworzyli systemy totalitarne, jakie to miało skutki, jak to się odbiło na ludzkości, prawda, w tym sensie powszechnym, na innych narodach i w sensie też czasowym, tak? Czyli jak to poszło dalsze pokolenia. Wiemy, że niektóre nauki zatruwają dusze ludzkie do dziś, i te skutki komunizmu na przykład też Pan Bóg pokaże, tak? Czy protestantyzmu, ateizmu, materializmu, tak? Te wszystkie obecnej ideologii gender chociażby, jak to wszystko poszło w dalsze pokolenia, to będzie więc takie podsumowanie, tak, całego trwania ludzkości. Księga Apokalipsy, Księga Daniela mówią, że osądzono każdego według tego, co napisano w księgach. Tam wszystko jest zapisane, nasze czyny, myśli, słowa. W Ewangelii Łukasza czytamy, nie ma tajemnej rzeczy, która nie miałaby się objawić, ani skrytej, która nie miałaby być poznaną i na jaw nie wyszła. Na jaw wyjdą zamysły serc wszystkich. No ale też i te pozytywne przykłady, na przykład święty. No, na przykład weźmy święty ojciec Pio. Na sądzie ostatecznym pokazane będzie, jakie były skutki tego świętego, jego przykładu, jego działania. Tak? A więc Pan Bóg będzie musiał to podsumować wszystko. Podsumować cały bieg trwania ludzkości. Skutki naszych działań. No, to po prostu przekracza nasze możliwości wyobraźni. Ale też sąd powszechny odbędzie się w tym celu, by okazała się wszystkim stworzeniom mądrość i sprawiedliwość samego Boga. Ile razy wołamy, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie, no ale perspektywa ostateczna jest taka, że tenże sprawiedliwy Bóg, sędzia, osądzi wszystkie narody. On dokona podsumowania całej ludzkości. Przecież też doskonale wiemy, że jeden naród uciskał drugi naród wielokrotnie. No i nasz naród też był uciskany przez inne narody. Myśmy jako naród polski też swoje przecierpieli od innych narodów. Pan Bóg to wszystko podsumuje. A więc widzimy, że nie wystarczy sąd szczegółowy. Przypuśćmy kogoś, kto sprowokował do wojny, kto ją wywołał, tak? Czy stworzył jakiś system totalitarny, który miliony pozbawił wiary, kościoła i wiecznego zbawienia. Więc jakby sprawiedliwość Boża domaga się tego, by był sąd jeszcze jeden na końcu czasu trwania ludzkości, który będzie podsumowaniem działania jego opatrzności, podsumowaniem całej ekonomii łaski Bożej, ekonomii zbawienia, tak, która trwała od Adama i Ewy, kiedy ludzkość czekała na Mesjasza i od przyjścia Mesjasza, czyli w czasie trwania Kościoła, a więc w tym czasie ostatecznym. Czasy ostateczne trwają 2000 lat już. Są to czasy od tego tej pełni czasu, kiedy Chrystus przyszedł i one trwają 2000 lat. Te ostatnie wydarzenia przed przyjściem Chrystusa na końcu możemy nazwać wydarzeniami apokaliptycznymi. Więc też warto byśmy to rozróżniali,
wydarzenia ostateczne od wydarzeń apokaliptycznych. To są nieco dwa inne pojęcia. Więc kochani, tak byśmy mogli to uzasadnić, tak? Dlaczego Bóg w swojej nieskończonej mądrości tak to zaplanował i nam to objawił, że tak będzie, że nie wystarczy sąd osobisty, musi być sąd światowy. Niektóre grzechy, ich struktura są takie, że szczególnie odbijają się na całych społeczeństwach. To jest konieczne podsumowanie. W ciałach zmartwychwstałych Pan Bóg osądzi i jeszcze raz wszystkich, jeszcze raz osądzi wszystkie narody. Pytanie niektórzy stawiają, gdzie to się odbędzie? Otóż, kochani, tradycja mówi o Dolinie Jozafata, Dolinie Joszafat, między Jerozolimą a Górą Oliwną, tam, gdzie Chrystus się modlił, ogród Getsemani, są mniej więcej te miejsca. Nazwa Jozafat znaczy dosłownie z hebrajskiego Jahwe sądzi, Joszafat. I tam, gdzie Chrystus poniósł męki dla odkupienia rodzaju ludzkiego, tam też ma dokonać się sąd ostateczny. Tak mówi tradycja chrześcijańska oparta na Piśmie Świętym. I tutaj czytamy w księdze Joela. Pan zagrzmi na Syjonie i jego głos rozlegnie się w Jeruzalem z niebios, i że niebiosa i ziemia zadrżą. I dalej, 4 rozdział księgi Joela. Zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je na Dolinę Jozafat i tam sąd nad nimi odbędę. Ciekawy fragment. Właśnie tutaj ten fragment kojarzymy, łączymy z sądem ostatecznym, więc w Dolinie Jozafata odbędzie się sąd ostateczny. I kiedy otworzymy wielką mistyczkę błogosławioną Anny Katarzyny Emeryś, ona opisuje takie wydarzenie, jak Chrystus przez Dolinę właśnie Jozafat idzie do Ogrójca i mówi do swoich apostołów takie słowa. Na to miejsce przybędę kiedyś znowu w owym dniu ostatnim, nie tak biedny i bezsilny jak teraz, sądzić cały świat. Wówczas wielu wołać będzie w trwodze góry przykrycie. No, a więc Pan Jezus zapowiada też apostołom, że tu odbędzie się sąd ostateczny, może tam ten tron będzie postawiony. No może też trudno mówić o jakimś konkretnym miejscu w sensie geograficznym, fizycznym, ale taka jest silna tradycja chrześcijańska, oparta na tych fragmentach Starego Testamentu. Za tym idzie również tradycja islamska i judaistyczna. Też jest ciekawe. Podobnie mówią. Oczywiście inne spojrzenia mają na wiele, wiele kwestii, aczkolwiek no tutaj podobną intuicję. Inne religie monoteistyczne też tutaj mają. Nie chcę wchodzić już w kwestie tam, wiadomo, islamu czy judaizmu. Mówię oczywiście tak w pewnym sensie ogólnikowo. Niektórzy pytają, jak pomieszczą się tam wszyscy ludzie. Właśnie, ktoś taki prostolinijny w myśleniu powie, no jak to wszystkich tak ustawić koło siebie, to ziemia nie pomieści. No, zbyt takie to przyziemne myślenie, podobnie Gagarin wyleciał w kosmos i mówi, Boga nie widziałem, to Boga nie ma. Kochani, Pan Bóg ze wszystkim poradzi, to przekracza ludzkie wyobrażenie. Zresztą święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, mówi, ale uniosą się na spotkanie Chrystusa w powietrzu. Nikt tutaj nie mówi, że będą stać na ziemi, prawda? No, trudno powiedzieć to, mówię, to przerasta nasze wyobrażenia. Będzie to jakaś rzeczywistość już nadprzyrodzona w ciałach zmartwychwstałych, a więc już po paruzji, po ostatecznym przyjściu Chrystusa, gdzie zamknie się bieg doczesności. Tak? Oczywiście też tutaj pewne znaki nam mówi, o pewnych znakach nam mówi Pismo Święte, zanim to nastąpi. Ewangelista Mateusz pisze, wówczas ukaże się znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata. No niesamowite słowa. Ojciec Charles Arminion w swojej książce o końcu świata pisze, Jezus Chrystus pojawi się otoczony chwałą boskiego królestwa. Wybrani w chwale i nieskończone zastępy aniołów utworzą dookoła jego tronu orszak tak wspaniały, że żaden umysł nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Ci, którzy walczyli z największą wytrwałością, którzy byli przy nim w jego cierpieniach, będą najbliżej jego osoby. Pojawią się, mówi Księga Mądrości, czołem jasnym i pogodnym, z wielką pewnością wobec tych, którzy byli tyranami za ich życia. Tutaj Księga Mądrości 5:1.
A więc, kochani, Chrystus przybędzie na sąd ostateczny, jako Pan Sprawiedliwy, Król i Sędzia. My wołamy Maranata, bo dla nas Jego przyjście nie jest znakiem końca zagłady, ale jest zwycięstwem, jest zwycięstwem. Przychodzi, wołamy, żeby niebiosa wydały Sprawiedliwego. Jeśli żyjemy sprawiedliwie, jeżeli żyjemy w łasce Jego, to mamy oczekiwać tego dnia. Przecież pierwsi chrześcijanie wołali Maranata, przyjdź Panie Jezu. I tutaj, kochani, idziemy do dzienniczka Faustyny jeszcze, punkt 1146. Pan Jezus mówi do Faustyny, napisz, zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram najpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej i w innym miejscu. Ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. On dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Drżą przed Nim aniołowie. A więc, kochani, tu się okaże wielka potęga Boga jako sędziego, jako króla. Myśmy sobie już mówili, prawda, tutaj na antenie Radia Chrystusa Króla, o tym, że tutaj to Jego królowanie najbardziej się ukaże w dniu sądu ostatecznego. To już nie będzie przyjście z miłosierdziem, takiego sponiewieranego do naszego odkupienia Pana Jezusa w koronie cierniowej. Nie. To będzie przyjście króla. To będzie przyjście Pana. To będzie przyjście sędziego. To, kochani, już jest dopełnienie całego biegu historii. To już jest wymierzenie sprawiedliwości. Ale tak jak mówię, no mimo iż Biblia nazywa ten dzień, księga chociażby Sofoniasza, dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, to jednak my oczekujemy na ten dzień z wielką nadzieją. Oczekujemy z wielką radością. Dlatego wołamy Maranata. Oczekujemy z pokojem. Oczekujemy, by Chrystus ostatecznie zakrólował. Oczywiście on ma dziś, tu i teraz królować w społeczeństwach, o czym sobie wielokrotnie już mówiliśmy. My to Jego królowanie chcemy tutaj zaszczepiać w narodach, ale tu Jego królowanie ostatecznie się ukaże w całej pełni. Dopełni się i Jego królestwo osiągnie swoją pełnię. Więc, kochani, oczekujemy na przyjście Pana. Sąd ostateczny ma zwrócić też Chrystusowi utraconą cześć i uwielbienie, bo, jak wiemy, wielu Go zdetronizowało. Wielu pozbawiło, tak, tysiące, miliony dusz dostępu do wiary katolickiej, do sakramentów, wygnało Chrystusa z Jego narodów, z systemów państw, czy społeczeństw stałych, tak. Niestety, tutaj to Jego królowanie musi być przywrócone. Musi być przywrócone. Chcemy zobaczyć Jego chwałę. Chwałę, która przychodzi dla naszego odkupienia, by odkupić nie tylko nasze dusze, ale również nasze ciała, bo i dusza, i ciało odziedziczy wieczną nagrodę życia wiecznego. I tutaj fragment Księgi Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Kochani, niesamowite słowa, posłuchajmy. Przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wszyscy aniołowie z Nim. Wtedy zasiądzie na swym tronie pełnym chwały. Trudno sobie wyobrazić tron pełen chwały, na którym usiądzie Chrystus jako ostateczny sędzia, Pan, Stwórca i Odkupiciel nasz. No i dalej czytamy. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. No, niesamowity opis, kochani, króla, który zasiada na tronie, by sądzić wszystkie narody. I to jest niesamowite, że podkreślony jest sąd narodów całych społeczeństw. No właśnie w tych narodach ma Chrystus zakrólować, by one później mogły osiągnąć zbawienie w dniu sądu ostatecznego, bo królowanie Chrystusa w narodzie prowadzi obywateli poddanych, tak, w zależności od ustroju danego państwa, do wiecznego zbawienia, do chwały w tym dniu, w dniu ostatecznym. Ja to już mówiłem kiedyś właśnie podczas kongresu w Szczecinie, tak, że chcemy, by zakrólował Chrystus w narodach, w konkretnym narodzie, chociażby polskim, by nawet naród cały mógł osiągnąć zbawienie w dniu ostatecznym.
bo cały naród będzie osądzony, tak jak i inne narody. Niesamowite jest to, że w ciągu właśnie wydarzenia sądu ostatecznego Pan Jezus żądał będzie od nas uczynków miłosierdzia. I tu, kochani, pamiętamy, no, Pan Jezus powie do tych poprawicy: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie i tak dalej. Do tych po lewej stronie powie odwrotnie: byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem w więzieniu, nie przyszliście do mnie i tak dalej. Będzie żądał uczynków miłosierdzia. Jak sam powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czyńmy miłosierdzie i wobec żywych, i wobec zmarłych, jeśli chcemy właśnie te miłosierdzie również otrzymać. No jest to niezwykłe, jest to niesamowite, że Pan Jezus tak bardzo podkreśla w kontekście sądu ostatecznego uczynki miłosierdzia. Musimy się przygotowywać więc nieustannie na dzień sądu. Na dzień sądu, czyniąc już dzisiaj miłosierdzie. I tu padną niesamowite słowa wobec tych, którzy staną po prawicy Pana Jezusa, w zmartwychwstałych, uwielbionych, przepięknych ciałach. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Tak. No a do tych po lewej stronie powie jedne z najstraszniejszych słów w Piśmie Świętym: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, czyli w wieczne potępienie, w ogień piekielny, który stworzony był dla upadłych aniołów. No, przerażające słowa do tych, co będą po lewicy. Kochani, już dzisiaj, przeżywając czas Adwentu, my musimy robić wszystko, od zaraz, od teraz, by być tutaj, w tym momencie dziejów historii, dziejów zbawienia, po prawicy Pana Jezusa. Od tego zależeć będzie cała nasza wieczność. Oczywiście nasz wieczny los skodyfikowany niejako po śmierci na sądzie, sądzie szczegółowym, on się już nie zmieni. Tak, tutaj decyzja Boża według stanu naszej duszy zaraz po śmierci na sądzie szczegółowym już jest wiążąca, już jest wieczna. No ale później na sądzie ostatecznym chcemy odebrać nagrodę w oczach całego świata. Lub niestety odbierzemy karę na oczach całego świata, na oczach wszystkich narodów. My, kochani, chcemy być bohaterami sądu ostatecznego, walcząc o zakrólowanie Chrystusa w naszych społeczeństwach, bo taka jest przecież idea tego radia, czy tej telewizji, na antenie której mówię, a tak swoją drogą, kiedy czasami te filmy przeglądam, to mi się tak miło robi, bo ten Chrystus Król, prawda, Pani Krystyno, ten Chrystus Król, który tam jest gdzieś w tle, ta wielka figura Chrystusa Króla stoi na terenie mojej diecezji. Ojej. Dziękuję. No i właśnie, tak czuję się jak u siebie, powiem szczerze. Tak czuję się jak u siebie, bo przecież to jest właśnie moja diecezja. Moja diecezja, przemawiam z Gorzowa Wielkopolskiego do Siebodzina, jest 60 kilometrów. Także nieco jak u siebie. No więc, kochani, jeszcze parę słów o odnowieniu całej rzeczywistości stworzonej, bo tutaj, żeby dopełnić tego wykładu, tej katechezy, musimy powiedzieć jasno, że zbiegną się jakby cztery wydarzenia. Zależy mi na tym, żeby u naszych słuchaczy to rzeczywiście było tak poukładane w rozumieniu tych wydarzeń. To jest dla dobra naszego duchowego dobra. Pierwsze wydarzenie to jest przyjście Chrystusa, to w chwale, tak? Potem zmartwychwstanie ciał, następnie sąd ostateczny i uwaga, odnowienie całej rzeczywistości materialnej, stworzonej, tej upadłej, tak, przez grzech pierworodny niestety. Upadłej przez grzech pierworodny. Święty Piotr w drugim liście swoim, trzeci rozdział pisze: ziemia i dzieła, które są na niej, zostaną spalone. No, więc niejako zostaną odnowione przez ogień. Słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Też drugi list Piotra, trzeci rozdział. No, w dawnych modlitwach poświęcenia czy egzorcyzmowania były takie stwierdzenia także, który przyjdzie sądzić świat przez ogień. A jak ktoś się wsłucha w te dawne modlitwy poświęceń, tak, błogosławień, to tam ma w ten sposób. Jakby ogień jest pewną metaforą przemiany, pewnego wypalenia. Tak jak złoto oczyszcza się w tyglu, w ogniu, tak podobnie i tutaj. Ta rzeczywistość stworzona będzie przemieniona, będzie przebóstwiona, będzie odnowiona. No, trudno powiedzieć, no, w jakim rzeczywistości funkcjonować będziemy po powszechnym zmartwychwstaniu, po sądzie ostatecznym, jeśli będziemy oczywiście po prawicy, tymi szczęśliwcami,
No, będzie to być może jakaś rzeczywistość materialno-duchowa, tak? Materialna, przebóstwiona, odnowiona, bo przecież ciało zmartwychwstałe to nie jest sam duch. Ciało zmartwychwstałe to jest, no, materia, ale jest przebóstwiona, jest nieśmiertelna. Będziemy mieli właściwości, będziemy się przenosili siłą woli, jak aniołowie. To jest coś niesamowitego, że Pan Jezus mówi, że będą jak aniołowie w niebie po zmartwychwstaniu. Rzeczywistość duchowa, ale nie czysto duchowa. Będzie to rzeczywistość materialno-duchowa. No ale ta materia będzie niesamowita i tutaj będzie się niesamowicie właśnie łączyła w niesamowitej harmonii z duchem. To jest powrót do tego, co było w raju, a nawet dalej, tak? A nawet jeszcze doskonalej. Kochani, to wszystko ulegnie przemianie. To wszystko ulegnie przebóstwieniu, odnowieniu. Cały wszechświat, cała materia. Będziemy funkcjonowali w nowej rzeczywistości razem z Bogiem, kontemplując Jego oblicze, patrząc się w Niego twarzą w twarz. To jest też ważne, byśmy patrząc na perspektywę wieczności, przeżywając ten przepiękny czas Adwentu, dla mnie czas Adwentu jest bardzo ciekawy w refleksji i przepiękny jest to czas, byśmy patrzyli w przyszłość nie tylko, że dusza gdzieś tam pójdzie po śmierci, tak? Pójdzie do nieba, ale kochani, nas czekają te wydarzenia, nas czeka zmartwychwstanie, nas czeka życie w nieśmiertelnym ciele, w nowej rzeczywistości. To jest pełnia. Zbawiony ma być cały człowiek. Czasami ktoś przychodzi zamówić intencję mszy świętej i mówi, proszę księdza, a może ksiądz napisać, że o zbawienie duszy i ciała? Ja mówię, jak najbardziej. Mówię, my oczekujemy zbawienia, odkupienia, odkupienie już jesteśmy, oczekujemy zbawienia duszy i zbawienia ciała, które dokona się na sądzie ostatecznym. No to rozdzielenie przez śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego. Tak, kochani, ta perspektywa ostateczna będzie wyglądała. Oczywiście, zanim sąd ostateczny nastąpi, wypełnią się pewne znaki, pewne wydarzenia, o których Pan Jezus mówi. Już tylko tak pokrótce, żeby nie przedłużać, to tymi znakami będzie chociażby głoszona Ewangelia na całym świecie. Tutaj Pan Jezus mówi, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział o tym. Ale też i Jezus mówi o apostazji, o odejściu od wiary, tak? Czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy wróci? A więc jakaś apostazja całych narodów, odejście od wiary, mimo głoszonej Ewangelii na całym globie ziemskim. Będą znaki na Słońcu, na Księżycu, na gwiazdach, jakieś kosmiczne wydarzenia, prawda? Spadające gwiazdy tutaj, no, będą kataklizmy też tutaj. O tym wszystkim Pan Jezus mówi, Ewangelia Łukasza. 21 rozdział. On często łączy pewne opisy z zburzeniem Jerozolimy w roku 70. Czasami jest trudno rozróżnić, ale to są wydarzenia, które będą się dokonywały na zasadzie pewnej analogii. Tak jak przyjście chociażby Antychrysta, którego typem jest Antioch IV Epifanes, który zburzył, splądrował i sprofanował świątynię jerozolimską w 168 roku przed Chrystusem. Jakby można powiedzieć, historia zatoczy koło. No, nastąpi kolejny wielki ucisk chrześcijan, tak? Przed ostatecznym przyjściem Chrystusa, bezpośrednio lub jakoś tam wcześniej, też trudno dokładnie powiedzieć. Są różne tutaj koncepcje. No, Tomasz z Akwinu inaczej mówi, Augustyn inaczej mówi. Augustyn mówi, że zaraz po Antychryście nastąpi koniec. Tomasz z Akwinu mówi, że być może jeszcze czas będzie jakiś później pokoju. No, tutaj. Byłyby to dość szerokie dyskusje, gdybyśmy mieli w to bardziej wchodzić. Pewnie to byłby temat na osobne katechezy. Tutaj się mówi też o przyjściu Henocha i Eliasza, jako tych właśnie zapowiedzianych w Apokalipsie, dwóch gałązek oliwnych, którzy mają nawoływać do pokuty, ten wielki ucisk wybranych, no, ostateczna próba, tak, ludzkości. Ale też i Jezus mówi, będzie jedna owczarnia, jeden pasterz, czyli rzeczywiście może to być jakiś jeszcze okres pokoju, okres zjednoczenia. No, ale też i wiemy o nawróceniu Żydów, prawda? No więc tutaj czytamy o. A potem nawrócą się synowie Izraela i szukać będą Boga swego i będą się lękać na Pana i na dobro Jego na ostatku dni. Księga Ozeasza i Księga Ewangelia Łukasza. Nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. A więc to są pewne znaki, o których mówi Pan Jezus. Oczywiście tym największym takim znakiem, najbardziej charakterystycznym jest przyjście Antychrysta, o czym już wielokrotnie mówiłem, chociażby na antenie radia i też w swojej katechezie szeroko nagranej, 1,5-godzinnej. W świecie pełnym niepokoju, trwogi, nie wiemy, co nas czeka, ale z drugiej strony ostateczna perspektywa, o której dzisiaj powiedziałem, no jest napawająca nas
pokojem i nadzieją, tak? Ostateczne zwycięstwo i zakrólowanie naszego Pana. Dlatego wołamy Maranata, przyjdź Panie Jezu i zbaw nas. Bardzo serdecznie dziękuję za tą ważną i cenną katechezę dla nas. I nasuwa się tutaj taka refleksja, że dzięki Bogu, że jeszcze Pan Bóg daje nam ten czas, byśmy się zdążyli nawrócić. I może powinniśmy bardziej cenić ten czas, bo dany jest z łaski Bożej, prawda? Każdy dzień jest wielkim darem Pana Boga, jest czasem zdobywania zasług na niebo, jest czasem duchowego wzrostu. Jest bezcenny. Nie wiemy, ile nam czasu zostało, prawda? Tak. Dlatego nikt z nas nie wie. Nikt z nas tego nie wie i rzeczywiście wykorzystujmy dobrze czas, który dany jest nam na nawrócenie. Od tego jest okres Adwentu, który ma nas do tej refleksji prowadzić. I cieszę się, że ta adwentowa refleksja na temat końca czasów tutaj jest. No, kiedy otworzymy dawne kazania przez księdza Stagraczyńskiego końcówki XIX wieku, no to pierwsze kazania to wszystko mówi o sądzie ostatecznym na pierwszą niedzielę Adwentu. Zresztą takie jest też czytanie, nie? Pierwszą niedzielę Adwentu nas kieruje ku temu. Ostatnia niedziela w ciągu roku liturgicznego tak samo kieruje nas do sądu ostatecznego. Także warto dobrze przeżyć to życie ziemskie dla tak wielkiej nagrody, jaką jest niebo. Jest to nagroda niepojęta. I tak jak można dopełnić tej katechezy słowami Pana Jezusa. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Kochani, no, czym są cierpienia nasze na ziemi, jakieś krzyże, bóle, choroby w porównaniu z tą chwałą, która nas czeka? To jest niepojęte. Tak. Księże, jeszcze raz Bóg zapłać i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla nas wszystkich na ten szczególny czas Adwentu. Na ten czas Adwentu, właściwie drugą połowę Adwentu, można powiedzieć, kiedy już też będziemy się jakoś tam coraz bliżej szykować do świąt Bożego Narodzenia, ale też i dalej podejmować tą refleksję na temat końca czasów, serca wszystkim udzielę teraz błogosławieństwa. Pan z wami. I z duchem twoim. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać, księży, i z Panem Bogiem. Pozdrawiam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Thank you.